Witam kochani, dzisiaj będziemy robić paszteciki w cieście francuskim z mięska rosołowego, czyli z kurczaka. Jest tutaj jedna duża pierś i jedna noga. Troszkę kapusty kiszonej, już jest wygotowana, jedna cebulka i gigantyczny ząbek czosnku. Najpierw podsmażę cebulkę, czosnek z kapustką, a potem będziemy wszystko mielić. I zaczynamy podsmażać cebulkę. Musimy ją lekko podsmażyć. 2 minutki. Cebulka się lekko podsmażyła. Dajemy teraz ten duży ząbek czosnku. To jest taki duży, że normalne chyba 3. Chwilkę wymieszamy. Dosłownie minutkę i dodamy kapustkę, ale muszę tą kapustkę trochę poszatkować. W zasadzie nie muszę, bo to wszystko będzie się mieliło. Nawet nie szatkuję. To wszystko i tak przesmażę. Żeby dodać kapustkę. I dosłownie minutkę. Przestygnie i będziemy mielić, ale dam troszkę pierśu. To mi nie daje, bo mięsko jest słonawe, mięsko do stołu, kapusta też, ale pierśu to zawsze lubimy. Zresztą będziemy doprawiać później, tak wszystko próbować. Dosłownie wszystko wymieszamy, minutkę wyłączamy, chwilkę przestygnie i zabieramy się już za mielenie razem z mięskiem. Zaczynamy mielenie mięska z dodatkiem kapusty, cebulki. Tylko tak po troszkę będzie wyszło. Jest to zimne, bo było w lodówce. Ale to tak. Nawet troszkę marchewki tutaj mamy. O, damy też marchewki trochę. Będę mieszała właśnie tak z tą kapustą. Jest to jest gorąca, ale to nie wszystko. Troszkę doda smaku ta kapusta. A potem będziemy wszystko i tak doprawiać, tak wszystko zmielimy. Wszystko zmielone, teraz musimy doprawić to dobrze, bo próbowaliśmy, jest wszystkiego za mało. Pieprz najważniejszy, bo musi być pikantny. Ale będziemy pomału dodawać, mieszać i próbować. Soli. A na razie szczyptę. Dajemy majeranek. Majeranku. Pół łyżeczki i troszkę rosołku, bo jest troszkę za gęste. Troszkę dolejemy rosołku i wyrabiamy i próbujemy. I kochani, jeszcze wszystkiego po trochę dodałam i teraz będzie idealne, bo tak jeszcze ciut brakowało. Także już nawet nie musimy próbować, farsz gotowy. Za chwilę przygotujemy sobie ciasto i będziemy robić paszteciki. No i zaczynamy. Muszę teraz taki pach kleju się bałek wywałkować, rozwałkować taki prostokąt. No i próbujemy. Najpierw muszę rozłożyć farsz. Sobie tak gdzieś tutaj. Taki wałeczek z farszu zrobić. Na całą długość właśnie tego ciasta. Nie za dużo. Tutaj troszkę, tak postaram się, żeby mniej więcej było jednakowo. Tu jest za dużo, rozpłaszczymy. Tak, teraz to zawijamy. No, gdzieś tutaj do tą wiązajnię. No, gdzieś tak będzie. I obcinamy. Obcinamy kawałeczek. Mogłam skleić jajkiem, ale ja nie myślę, że to się rozklei. Nie. Ja to tak tylko skleję sobie. Coś takiego zrobimy, to damy pod spód. No i będziemy kroić sobie teraz na odpowiednie kawałeczki. Zawinę. Tu też sobie zawinę. A takie małe paszteciki będą. Chyba nożem będzie mi wygodniej niż właśnie. O, gdzieś na takie, prawda? Nie muszą być jednakowe. O, i tak wszystkie zrobimy. A nawet i na blaszkę układamy i robimy następne.
I kochani, tyle nam wyszło tych pasztecików. Nie są równe, ale to nie ma znaczenia. Każdy teraz muszę posmarować roztrzepanym jajkiem. Także zajmie mi to chwilkę. Posypujemy teraz sezamem. Teraz wkładamy do piekarnika nagrzanego na 200 stopni na między 25 minut a 30, ale już będę obserwowała po 20 minutach nawet. Kochani, nasze paszteciki piekły się 25 minut. Sprawdzimy, jak wyglądają. Jak myślisz, upiekły się? Fajnie, pięknie wyglądają. O tak, rumiane, gotowe. No musimy poczekać teraz o 10 minut, bo bardzo gorąco. Hej kochani, nasze paszteciki przestygły. Będziemy teraz próbować, a do tego mamy czerwony barszczyk, który zrobiliśmy z dobu na rosole. No ja próbuję. No, zabieram się, ja tego dużego biorę. Nie tego. Wieczony wygląda dobrze. Ładnie wygląda. Próbujemy. Kupiące. Dobre. Bardzo dobre. Także mięsko z rosołu się nie zmarnowało i wyszło coś pysznego. Smacznego, kochani. I do pokucia. Barszcz czerwony. Dla mnie za gorący, ja poczekam. Czerwony barszcz. Na rosole. Bardzo prosty i szybki. Jest na naszym kanale przepis. Tylko buraczki, starter, czosnek i cytryna. Przepyszne. Na razie, kochani. Dziękujemy. Pycha. Za badanie, trzymajcie się. No i do następnego, kochani.